Dobra, słuchajcie, jak co roku? Znaczy raz w sumie to było. Przymierzymy do naszej białej perły przyczepę EcoPom i zobaczymy, czy się zmieści pod rurę od bizona. Powiem wam, że może być problem. Klimy, dajcie klimy. Przynajmniej teraz był ciągnik ogrodzony, to nie jest strach go odpalić, nie? Jo. Nic nie jest uszkodzone. Krzysztof, co powiesz? Ja ci chciałem bardzo serdecznie podziękować za dzisiaj, że tak my zmęczeni życiem i tymi targami, no ty też, że nam pomogłeś tutaj przyjmować petentów naszych widzów. Tak. Zobaczymy, jak się ręką zmierzymy. Dużo jest? Jeśli się zmieści, to na styk. A tę czapkę możemy podnieść? Czy jest skręcona na maksa? Można by odkręcić. Mamy być na co nie wejdzie? Może nie wejść. Jest opcja, że nam nie wejdzie. No i trudno, to najwyżej się przejedziemy. No. Masz tego krewę Landa, tą miarę drewnianą? Mam, czekaj, już mierzymy. Byli chłopacy z Kwernelanda, dali nam miarę, także przyda się. Ale Paweł, po co mierzyć? I tak nią przyjedziemy. Tak, ale... Są dwie opcje. Można spuścić powietrze z przyczepy. Albo dodmuchać w bizonie. Nie, z tamtej strony spuścić i on się przechyli. Mamy 2 metry. 3. Nie wejdzie. Ale możemy tą czapkę poluzować, otworzyć i wjechać i opuścić. To zaraz sprawdzę. Jedziecie z nami? Wejdę tam jeszcze? Z tamtej strony. Otwieraj te. O! Czyś wiedział? Nie, zostawię. Ale, aha, Krzysiu będzie pilował. Jak mi się otworzy ta szyba, to już mnie nie ma. A gdzie jesteś? No będę wtedy już na zewnątrz. Ale to brzmi. Daniel, weź tam na kamerę. No? Na kamerę. Cześć! Już mi się podoba. Nie no, tu podziwiamy. Tutaj mamy szefa. Będzie pan zadowolony. No, będzie pięknie. Proszę? To pan odbiera? No nie, ja tak przymierzam swój traktor. Czy będzie ładnie pasować kolorystycznie? Myślę, że lepiej się nie da. I jest teraz tylko pozostaje pytanie, czy nam się zmieści pod rurę od bizona. Może być ciężko. Chyba nie. Chyba nie, pojedziemy, ale mi się wydaje, że chyba się nie zmieści. Kiedy plan ukończenia? No jak najszybciej. Zapomnieliśmy zaczepu tutaj, zrobiliśmy lipę z przodu, przełożyliśmy. Poczekaj. Tak, ona jest podpięta pod ten. Dobrze, trzeba odłączyć. Akumulator odłączymy, no. Ja tam jest. Pasuje do naszego też. O jest, działa już. Jest pięknie. Światła są, co? Nie, zaczep mamy przełożony z przodu, bo nie mieliśmy, zapomnieliśmy tylnego. A włącznie nie chodzi, bo jest włącznie. Tak, tak. Ale masz to zypora, nie? Ty, Gamina na ta kryża jest, no. Jest! Jest!
A stop? Jest! Jest wszystko. To w trzech słowach może, co to za przyczepa na szybko, jakie tutaj mamy ładowności? Przyczepa PWT-18 model, największy jaki produkujemy. Ładowność 14 ton na papierze. Klienci nasi, rekordziści, włożą po 20-21 ton pszenicy na tych przyczepach. Skrzynia długa na 5,25, szerokość 2,43, wysokość 1,64 w tym modelu, 80 i 80 u góry. W tym modelu mamy koła 560 na 45, bardzo szerokie, ale niskie, co nie podwyższa wysokości całej przyczepy. Mm-hmm. I ma bardzo niski środek ciężkości. Im dłuższa, szersza, niższym środkiem ciężkości, lepiej świetnie się po prostu prowadzi, nie myszkuje, nie podskakuje. Pola kierowana jest ten model, ta wersja na czarny metalik. Robimy nie tylko czarny, robimy również kolory pod klientów. Na przykład za nami stoi zielona przyczepa w pełnym metaliku również, bo każda przyczepa, która u nas jest robiona w metaliku. Jest ten lakier, który no ma pewną wyrazistość w sobie, trwałość. A to są lakiery firmy? Tajemnica. Aha, dobrze, tajemnica. Bo widziałem tam naklejkę jedną, ale... A tak naprawdę tu jest... Bo my mamy bizona pomalowanego właśnie. Taką firmą. Takim lakierem. No jesteśmy na targach w Bednarach, w związku z tym no tutaj już się trochę kurzy, trzeci dzień. Za nami zamykamy, wyjeżdżamy. Przyczepa. Lakier na tej przyczepie tu w słoneczku będzie ładnie widać. Tak, bardzo się mieni. Jak jest położona. Mhm. Każda przyczepa przed lakierowaniem oczywiście musi być dobrze przygotowana powierzchniowo do tego, w związku z tym przed samym spawaniem, nie przed malowaniem, przed spawaniem już strumieniowo-ściernie czyścimy materiał. Mhm. Następnie jest spawana jako czysta, później idzie na to podkład, nawierzchniowa i mamy taki efekt. Nie no, pięknie, naprawdę. Jest tutaj mnóstwo sprzętu na tych targach, jak co roku, a co roku chyba jest coraz więcej i no ja tutaj no przykuwa uwagę, powiem tak, nie, że jak się idzie, się ogląda różne, to się ta czarna, to cieszę jest po prostu... Cieszę się, że nasza praca i wysiłek przekładają się na to, że na takie komentarze, to dzięki bardzo. Powiem jeszcze, że konkurencja jest na tyle silna, mocna, europejska głównie, bo na rynki europejskie przede wszystkim zagraniczne eksportujemy, nasza firma eksportuje przyczepy. No musimy być topową firmą, jeżeli chodzi o jakość, o produkt, o wyposażenie, o podzespoły, z których to jest zrobione. W związku z tym wymagania klientów realizujemy praktycznie zawsze tak, jak sobie klienci tego życzą. Dodatkowe oświetlenia montujemy, kamery cofania, co wpływa na bezpieczeństwo, żeby nikomu się wiadomo nic nie stało, a takich przypadków jest wiele. Rocznie słychać, ile osób gdzieś tam ma wypadki podczas prac w gospodarstwach, także tak działamy, żeby było dobrze i żeby... Nie, widać ten efekt, także gratulacje naprawdę dla Was, dla całej tutaj Waszej firmy, bo no nam się bardzo podoba, także już widzę, że chłopacy są tam chyba gotowi. Musimy tego dużego, bo my jeszcze robimy projekt dużego Ursusa zrobić, bo 60 jest przymała lekko. No trochę tak. Ale duży Ursus, ciężka seria, będzie pięknie. Już chyba mamy gotowe. I jak tam panowie, jesteśmy gotowi? Chodzisz też? Od urodzenia. Kto jedzie u góry? Ja. No oczywiście. A ja z zewnątrz. A Rafał? Ale ekipa, zrobimy zdjęcie. Ale to jest widok. Panowie, piękny widok, teraz tylko czy nam się zmieści pod bizona. Ciekawe. Krzysztof, chyba nie wejdzie, co?
nie trzy raz przejedzie, to się ułoży. Panie Wojtku, zmieści się? Musi. No, musimy przesunąć te barierki. Jeszcze to, czekaj. I trzeba to łapać. Tą barierkę, Asia, też musicie. Trzeba trzydziechom odjechać. No. Rafcio, musimy odjechać 30. Albo może? Panie Wojtku, jak czarny z białym się prezentuje? Nieźle. Nie, ja nieźle, ale to pan powiedział. Ja wiem, że niebieski... Czekaj. Nie, Patryk. Musimy ciapkiem odjechać. Jak? Będzie dobrze? Ale i tak odjedziemy, żeby wyjechać bezpiecznie, nie? Aha, no wiadomo. Józefa wziął. Akurat na styk. Cały dzień stał na światłach, nie? A, ale my nawet jak mamy naładowany akumulator po targach, to człowiek jest w strachu, co się może wydarzyć. No to jest tak, no. Czyli, słuchajcie, tyle. Ach, tam. Hopy! Na szóstkę! Na szóstkę! Jaka trawa ładna pod nim! No! Jaka zielona! Wygnieciona! No! Ale to jest widok! O, zdejmiesz! Nie, zdejmiesz to! Jeszcze trzeba tam, poczekaj! Dobra, idę wysypać. A plandeka? No, a tam. Słabo sypie, to plandeki nie trzeba ściągać. Jeszcze tylko wilgotność zmierzę. Paweł, a widać siedzenia w końcówkę rury? Tak. Widać ładnie końcówkę rury. To chodźcie, chłopacy, zobaczyć do kabiny u nas, czy wam się podoba. Akurat jest. Akurat. Polski bizon. To bajka. Można sobie siedzenie do przodu przesunąć tutaj i teraz i kolumnę tutaj to na dół pociągamy i kolumnę wtedy możemy sobie do przodu wyregulować. Chodźcie, zapraszam. Skidzamy, Edek. Pojechałbyś takim bizonem? Kurwa, to tu na co się bizon? To jest nasz pomysł na bizona. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Wow. Takie nagłośnienie. No jeszcze nie skończyliśmy projektu, bo dopiero 8 miesięcy przy nim działamy. Można sobie zasiąść, fotel mamy regulowany. Widać całą kosę ładnie. Tak, wszystko. Gratulacje. No, dziękuję. To tutaj Rafał w sumie to wszystko wymyślił razem z firmą Naglak, żebyśmy mieli widoczność jak najlepszą. Mamy właśnie header z New Hollanda i gardziel od Bizona Rekorda Millennium. Podest mamy cały na nowo zbudowany, obniżony, nie? I kabina dostosowana, żeby... Zbiornik też jest powiększony. Także... Co za ludzie, co za... Wszyscy stoją, robią zdjęcia, podziwiają. Tutaj dwóch największych twórców tego kanału. Firma Naglak, która w nas uwierzyła. I dzięki firmie Naglak to możemy takie projekty realizować.
No. W locie sypa to ciężko. W locie sypa ciężko. No, na pewno szybko by nie... nie ale no. Wygląda zarobiście. No, jeszcze cyknę parę zdjęć. Dobra, przymierzyliśmy przyczepkę. Tylko powoli, żeby przeszła. Ale jak teraz brzmi, powiem ci, że brzmi, że jest. Nie przywadzi, nie. Dobra. Okej. Okay. Mamy to. Dobra akcja, nie zawsze na koniec targów, to już musimy taką tradycję zrobić. No. Ale za rok musimy dokończyć naszą ciężką serię Ursusa i wtedy będzie jeszcze lepiej pasował. Dwie naraz, o. Ale DPF-a założyliście, nie? Tak czuliśmy po... Po ostatnim, że jest inaczej lekko. To pale ładnie. Albo ciśnienie na turbinie chyba. DPF to jest zbrodnia dla takiego silnika, on musi tam na żywo brzmieć. No, właśnie się wahaliśmy, czy DPF, czy AdBlue. No to internauci właśnie tutaj dbają o środowisko, to... Zobaczenia. Dzięki wielkie, chłopacy. Zaroczek. Zaroczek, no. Zobaczenia. Pozdrawiamy. Jak nam się kanał rozrośnie, to będziemy mieli same takie. Dobra, lecimy. Sprawdzimy jeszcze może ten, podjedziemy do Dorisanki. Podobać się. Uwaga. No to ja idę pieszo.